Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, przyszedł czas na kolejny odcinek zdradzieckiego chowanego. Wiem, że wielu z was nie mogło się już doczekać kolejnego odcinka, więc teraz wam dam taki malutki tip, co zrobić, żeby te odcinki pojawiały się częściej. Umówmy się, że za zostawione 10 000 łapek pod tym odcinkiem jeszcze dzisiaj, jutro wjeżdża kolejny odcinek ze zdradzieckiego chowanego. Mało tego, za każde 1000 łapek zostawione pod odcinkiem, dodam do swoich prywatnych znajomych w grze Fortnite 10 osób. Czyli jeżeli wbijecie 10 000 łapek, dzisiaj siadam i dodaję ręcznie aż 100 osób z komentarzy. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tylko 5000 łapek i dodałem tylko 50 osób do moich znajomych. Moim zdaniem jest to troszeczkę słaby wynik, a wiem, że was stać na więcej, więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i standardowo przypominam, jeżeli kupujecie jakiegoś skina, możecie mnie wesprzeć z kodem Farel w sklepie Fortnite. Dla mnie to naprawdę wiele znaczy, a was nic nie kosztuje. Dla każdego wspierającego mega serduszko. A teraz zapraszam was na odcinek, gdzie razem z JJ-ką bawiliśmy się w podwójnego zdradzieckiego chowanego. Aha, nie zapomnijcie wbić na kanał JJ, bo niedługo tam też będą pojawiały się odcinki z Fortnite'a. Partnerem dzisiejszego odcinka jest MMO Auctions. Nowa całkowicie darmowa platforma z ogłoszeniami dla graczy. Kupujesz, sprzedajesz i wymieniasz co chcesz i z kim chcesz, bez żadnych opłat i kosztów. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, bardzo proste i trwa kilkanaście sekund. W prosty sposób możesz skontaktować się ze sprzedającym czy kupującym i samemu dogadać warunki transakcji. Jeżeli jesteś graczem, to polecam ci tę stronę. A wpisując kod MMO START otrzymasz 5 darmowych wyróżnień ogłoszeń o wartości $25. Link znajdziecie w opisie, a ja zachęcam do rejestracji. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Siemanko JJ. Cześć wszystkim. I dzisiaj będziemy bawili się w zdradzieckiego chowanego, tylko takiego podwójnego. Jak widzicie, jesteśmy w przepięknym resorcie, gdzie żyły sobie słodziutkie bananki. Tylko przyszedł głodny Farel Bambik oraz głodna JJ-ka Bambik i postanowiliśmy ich zjeść. Jak widzicie, mam tutaj takie przekozackie sztuczce, więc dzisiaj któregoś z was zjem, moi drodzy. W sumie musimy zjeść JJ wszystkich. Masz taki duży brzuszek, żeby ich pomieścić? Oczywiście, że tak. O nie, ty wziąłeś szczekiery, ty chcesz ich porąbać na tym odcinku? No jakoś trzeba ich rozpracować. Okej, rozumiem. Moje kochane bananki, inwazja głodnych bambików trwa. Macie 2 minuty na to, żeby się schować. I zaczynamy! A ja, korzystając z chwili czasu, chciałem wam przypomnieć, że możecie mnie wspierać z kodem Farel w sklepie Fortnite. Również wbijcie na kanał JJ-ki, ponieważ u JJ-ki też będą się pojawiały odcinki. O, jaki ładny buziak. Ze zdradzieckiego chowanego, bądź też z nowego trybu przebierany chowany. JJ-ka, jakiś próg łapek dla naszych widzów? Myślę, że 10 tysięcy będzie wystarczające. I wtedy wpadniesz na kolejny odcinek? Oczywiście. Wtedy wpadnie JJ-ka na kolejny odcinek, więc zostawiajcie obowiązkowo łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. No i co najważniejsze, jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim odcinku, dołączcie do mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Okej, JJ, jesteś gotowa? Jestem gotowa i głodna jak wilk. Dobra, no to lecimy. Pierwszy domek, moi drodzy, przed nami. A w nim, co tu takiego ciekawego się skrywa? Chodź powoli, bo te bananki są ponoć bardzo przebiegłe. To są banany czy kita. O, jaka ładna kryjóweczka, a tu nikogo nie ma. Już myślałam, że ktoś tutaj jest. Tak, byłem wręcz pewny, że ktoś tam będzie. Tutaj jak widać nikogo nie ma, ale idźmy dalej. Zobacz może gdzieś na palmę, który wskoczył i tam świruje banana. Ale jak widać... Ciekawe, jakby się tam dostał. No, wiesz, te banany są przebiegłe. Słuchaj, ja mam grappler, ja sobie wskoczę tutaj i ci go rzucę, co? Okej. Łap grapplerka i zapraszam za mną. A dzięki. Zobacz, on jest groźny, nie podchodź do niego, bo on może być wściekły. Okej, okay, skoro ja znalazłem pierwszego bananka, wiesz co, ja bym go tak szybko nie zjadał. Widzisz ten gościu widelec? Widzisz ten widelec? Am! Pierwszy kęs wziąłem. Słuchaj, stój, bananku, stój, jesteś otoczony. Masz 30 sekund, mój drogi bananku, żeby wskazać, zdradzić, gdzie jest twoja rodzina. Let's go! Lecimy! JJ-ka, patrz przy okazji, czy przypadkiem kolejny banan, stój! Nie widział go! Widziałeś go, czy nie? Widziałeś go, czy nie? Tak, widział go. Pokaż, gdzie jest palcem. Okej, okay, na drzwiach. Ty z góry, złaź na dół. Let's go, let's go. Justyna, decyduj, co chcesz z nim zrobić. Sztucer, czy go zjadamy widelcem? Ja bym go zjadła, pociachała najpierw moimi cudownymi no to, let's go. Zjadła.
Został zjedzony pierwszy bananek. Pysznie. A ty, mój drogi przyjacielu, możesz uciekać powrotem na palmę. Szybko, szybko, bo strzelam pod nogi. Go, 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 go. A my idziemy szukać dalej. Słuchaj, moja droga, na początku tu są drzwiczki otwarte. Sekunda, sekunda. Cóż tutaj się skrywa? A kogo my tu mamy? Proszę wyskakiwać. Już, raz, raz. Raz, raz. Dżejdżajka, teraz... ładne skrzydełka. Teraz ty decydujesz o jego losie. Co ten bananek biedny? Dobrze, no ja już trochę się w sumie najadłam. Nie jestem aż tak głodna, więc dałabym szansę temu banankowi. Mhm. Jakiś czas mu dajesz? Konkretny? Na znalezienie? Daję tylko 20 sekund. Let's go! Let's go! Lecisz, bananku! Zdradź nam, gdzie jest twoja rodzina. No... mój przyjacielu, 10 sekund za tobą. Okej. Okej. Okej, ja już wyciągam nóż i mi naleci i go zjadamy! No niestety, został. Nie udało się naszemu banankowi. Bardzo dobry bananek. Teraz bardziej pełny, więc... Dobrze, wiesz co? Ja bym jeszcze raz tą chatkę zwiedził. Przejdźmy się na górę, na strychu, może tam się ktoś skitrał. Tutaj patrz, bananki sobie normalnie sypiały, jakieś jest w ogóle łoże małżeńskie. Zawsze mnie zastanawiało, jak banany się kąpią. Patrz, JJ, tutaj co się dzieje. Widzisz tą nogę śmierdzącą? Proszę wychodzić, proszę pana. Proszę wychodzić. Banana chodzi podczas kąpieli, no ale... rozumiesz powagę sytuacji. Brzuszek burczy. Więc teraz czeka ciebie zadanie, żebyś przeżył. Czy grałeś, mój drogi bananku, w Farel Movie? Musisz pokiwać głową, tak lub nie. Okej, okay. Kucnąłeś, czyli rozumiem, że tak. Okej, okay. Podnieś ten bandaż. Okej, okay. Smarcik. Farel Movie, idziesz za mną. Okej, okay. Ten bananek idzie za mną. I zrobimy, wiesz co, JJ? Chodźcie, chodźcie, bananki i JJ-ki i zrobimy sobie bardzo fajne igrzyska śmierci. Ten banan będzie walczył o życie z kolejnym swoim ziomeczkiem na pięści będzie walczył. Okej, okay, JJ-ka, co ty my tutaj mamy? Kolejne jakieś pomieszczenie? Oj, dezodorant jeszcze użył! Jaki on czyścioszek, Justyna, wycofujmy się do tyłu, wycofuj... Ty, bananek, ej, bananek tamten, wracaj tu. Wracaj tu. Justyna, my wychodzimy, zamykamy drzwiczki. Który z was przeżyje, może wyjść. Do widzenia. Ej, on używał wanny jako czołgu. Pelite koksiu wygrywa, dabuje. Zwracam ci wolność, leć dalej się chować, mój drogi przyjacielu, a my z JJ-ką szukamy dalej. Let's go. Zobacz, jaki wariat. Panie banantku, proszę zejść, proszę zejść na dół. Co pan robi na drzwiach? Okej, okay, JJ-ka, możesz zrobić z nim co chcesz, możesz zadać mu pytanie, może dla ciebie coś zatańczyć, jeżeli nie będzie miał tego tańca, no to niestety. Narysujesz mi tutaj serduszko, to daruję ci życie. No, ile ma na to sekund? Wow, wow! Pięknie! Spylaj, let's go, uciekaj bananku. Ty chyba wiesz co? Nie byłaś aż taka głodna, co? Nie no, już trochę się najadłam, więc zaczynam być łaskawa, ktoś mi tu tupcze, Justynka, idziemy do góry, let's go! Odpal tego rifcika, przewietrzmy trochę piórka. Okej, okay, patrzcie jak to kozacko z góry wygląda, cała lokacja. A my musimy jakoś wejść, jakoś dostać się do środka, tędy dachem, wiesz? Chodź tutaj. Okej, okay. Jak tu wejdziemy? Ale bait, tu nic nie ma. Trzeba wyskakiwać grapplerem. Odpal jeszcze raz rifta i lecimy. Okej. No nie spodziewałem się, że na poddaszu nikogo nie będzie. Skoro nie da się wejść tak wysoko. Czekaj, czekaj, czekaj. Sobie tu jeszcze wejdę. Sprawdzę tutaj. Justyna, to ty tu ptasz? Tak, to ja jestem na dachu. To ty jesteś na dachu, jej, ja myślałem, że jakiś banan. Tu chyba nie byliśmy w garażu jeszcze, tu bananka żadnego. Byliśmy. O! Byliśmy.
Dzień dobry, panie bananku. Witam pana. Proszę wyjść. Już. Let's go. Wychodzimy. Bananek. Wychodzimy. Przestraszony bananek. Wiesz co? Zróbmy tak. Odpal rifcika i dajmy mu 30 sekund szansy od wylądowania na to, żeby nam wskazał, gdzie jest jego członek rodziny. Let's go! Lecimy, drogi bananku, za tobą. Pokaż nam. Zdradź, gdzie kto się ukrył. Dobrze, że fall damage jest wyłączony, bo zahaczyłem o palmę. Znowu wbiegł do domu. Czas, start. Ej. Ej, przecież my to byliśmy, to jak to się wydarzyło? Okej. Przykro mi, przyjacielu. Sprawdzaliśmy dwa razy. Mateuszu, niestety zostałeś nakryty, a ty możesz uciekać i być wolnym. Let's go. No jeszcze drzwi sobie przed nosem zamknął, wariat. Okej, JJ-ka, dajmy mu szansę, żeby się schował, a my szukamy dalej. I co? Widziałaś kogoś? Niestety pusto, ale słyszałam tańce jakieś, więc... Dobra, no nie czyli wiem. Nas się nie boją. Tańcują i nas trolują. Chodź tutaj do góry, bo tu na dole właśnie nikogo nie widziałem. Gdzieś... tam jeden przebieg? A kuku! Drogi bananku, dzień dobry. Proszę wstać. I proszę... Czy ktoś tu tupcze? Nie, chyba okej. Okay. Justyna, ty go znalazłaś, więc możesz zrobić sobie z nim co chcesz. Dobra, to zacznijmy od tego, że po prostu najpierw musi znaleźć kolejnego bananka i ma na to 30 sekund, a później zobaczymy co dalej. Okej, okay, let's go. No to zaczynamy, drogi bananku. Pokaż nam, gdzie jest twoja mama, tata, braciszek, babcia, dziadek. 10 sekund minęło. No, oj, tu go przyblokowałaś. Daj mu 2 sekundy gratis. No, tu chyba się nikt nie kąpie. Justyna zacznie odliczać. No, 14. Nie... Jeszcze, uwaga, jeszcze 3 sekundy ci zostały, wariacie. Możesz zacząć celować. Oj, niestety. Soused, mój drogi przyjacielu. Ale powiem ci, że byłeś naprawdę smaczny. Powiem ci tak, że gdzieś te takie tańce było słychać. I chyba nawet wiem gdzie. Proszę się odwrócić. Proszę pana, ładny plecaczek. Czy grał pan w Simon Movie? Om, nie grał. Oj, nauczymy cię. Podnieś ten pistolet. Czyli grał w Simon Movie. Kojarzę. Farrell mówi, podnieś ten bandaż. Co on kłamie, że nie grał? Justa. No bo może nie grał, ale oglądał. Farrell mówi, zaatakuj JJ-kę. Jeżeli ci się uda ją zabić, jesteś wolny. Zabij go, JJ, też. Zdrajca! No dawaj! Próbuj! Farrell mówi, możesz zabić JJ-kę, jeżeli ci się uda. Wyciągaj sztucer walcz z nim. Polowanie na banana! Let's go! Let's go! No uwaga, uwaga! Nie blokuj mnie. Wściekły banan! Nie blokuje cię! No i... No niestety, nie. Przyjacielu, ci się nie udało! JJ-ka jest już najedzona, ale tam z góry! Stamtąd poleciała piłka! Poleciała piłka na dół! Masz grappler? Odpal rifcika! O co tu chodzi? Skąd te banany rzucają kokosami do nas? Już wiemy skąd. To ty rzucałeś tą piłką? Przyznaj się. Tak, to on rzucał tą piłką. Co robimy z nim? Co z nim robimy? No myślę, że takie żarty to są nie na miejscu. Myślisz? I trzeba się jakoś zrekompensować. I wiesz co? Nie chcę mi się w sumie już szukać. Niech szuka. Masz 30 sekund na to, żeby kogoś znaleźć. Let's go. Zobaczymy. Może wie, wiesz? Bo te banany, nie wolno im ufać. One szybko zdradzają swoich... Czasem kompanów. Czasem się teamują. Dokładnie. No i co? Gdzie ty żeś pobiegł? Dobra, on na dół zeskoczył. No słabiutko, mój drogi przyjacielu. 30 sekund chyba było dla ciebie za mało. JJ-ka, zaczynamy polowanie na banana. Jeżeli uda ci się uciec, jesteś wolny. Tu jest na dole. Leci do ciebie do góry. Let's go. Ach, JJ-ka, ale ty jesteś mega hunterką, ci powiem.
Chodź, posparujemy sobie nim teraz kanapkę. Tutaj może być jakiś bananek. Nie ma, ale idealna kampa. Zobacz tu za skrzynkami, czy ktoś jest. Kanapka z bananem zawsze... Ej, on chyba dopiero z Hiszpanii przypłynął. O, zobaczysz, on dopiero z Hiszpanii przypłynął. To jest Chiquita. To jest dobry okaz. Nie wiem, ale mega dobry okaz. Dobra, drogi bananku, chodź. Zagramy może w jaka to melodia. Ja mu zagrożę drogę, żeby nie uciekł. Trzymam go na muszce, a ty powiedz mu, co ma zatańczyć, co ma namalować. Wymyśl coś dla niego. Zatańcz mi proszę pomarańczową sprawiedliwość. Nie? Dobry, dobry. Na rozgrzewkę. A teraz wyczaruj mi tutaj, namaluj jakieś graffiti, które będzie miało tylko i wyłącznie kolor różowy. To nie jest różowe, to jest czerwone. Dajesz mu jeszcze jedną szansę? Zatańczył ładnie. Zatańczyłeś ładnie, to jest trochę podobne do różowego. Więc teraz namaluj mi jakiegoś misia. No to tutaj strzał w kolanko chyba będzie. Ja już celuję w kolanko. Mam ochotę na misia. Ja lubię misiaczki, zobaczcie jaki mam plecak. Przykro mi. Jest! O nie! Idealny timing, powiedziałeś przykro mi. Powiem ci tak, był bardzo sprytny, miał fajną kryjówkę, spełnił wszystkie zadanka, więc ja bym mu na razie darowała. Dobra, no to masz 30 sekund, żeby uciec, bo jak nie, to zaczynam strzelać. Go, go, go! Mądry bananek ma jeszcze jedną szansę. No dobry, ej, ten był naprawdę kozakiem, ten bananek ci powiem. A my z JJ-ką szukamy dalej. A weź zobacz jeszcze raz tu pod schodami. Jest! Yes? Co ty mówisz? O, dobry dzień panu. Dobry, panie bananku. Co by tu z nim zrobić? Ja bym go ze sobą wziął, wiesz? I żeby zawalczył z tamtym na śmierć i życie. To będzie takie sprawiedliwe. Prowadź, pokaż nam, gdzie ktoś jest. Masz na to 2 minuty. Jeżeli nie znajdziesz, no to wtedy giniesz. A jak nie, to walczysz na kilofy. Let's go. A ja tu sobie sprawdzę. Ej, 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 wracaj tu. Z bananem do garażu. Jak to się stało, że znowu banan jest w tym miejscu? Czy wy banany jesteście normalne? Wy się przemieszczacie. Wychodź, wychodź. Wychodźcie we dwóch. Jeszcze nie walcz. Zranił cię? Zranił cię. Dlaczego go zraniłeś? Nie rób tak. Nie mrugaj do mnie oczkiem, bo i tak nie dam ci fory. Przeprosił, okej. Odpalamy Rift to go. Lądujecie na jednym dachu i walczycie. Let's go. Jeżeli nie wybierzecie tego samego dachu, ja sam was zastrzelę. Więc dogadajcie się w locie na migi. Okej, macie szczęście. Ten sam dach jest wybrany. No i pięknie. Bananek kominarz wygrał. Zwracam ci wolność, my lecimy dalej. Albo nie! Stój! Stój! Ty go zaatakowałeś z siekiery. Masz 30 sekund, żeby kogoś wskazać. Let's go! Jak byłeś taki twardy, no to pokaż, czy jesteś dalej taki kozak. FIFA Rafa. Mówisz tutaj za skrzynką? Raczej w szafie się schował. Przyjacielu, uda ci się stąd wyjść? Mówiłam, że tutaj, na samym początku mówiłam, że tutaj jest jakieś dziwne graffiti. Jakim cudem jest tam graffiti? Faktycznie, 200 IQ kryjówka. Uda ci się stąd wyjść? Nie? O kurde, teraz ja jestem w sokowierówce. Dociskam ci głowę, gościu. Wiesz co? Justyna, chodź tutaj, robimy jeszcze raz to samo. Rift to go i walka na kilofy. Okej. Niestety się, niestety utknęliśmy. Wybierzcie razem wspólny dach, bo inaczej wy dwoje zginiecie. Dogadajcie się w locie, okej. Znowu ten sam dach. Uwaga, to będzie ostra walka. Znowu wygrał ten sam Antek Pierdyna. Dobry jesteś. Delongs niestety została pokonana. Ej, a może ocalimy go i zrobimy z niego niewolnika, skoro on jest taki mądry? Niewolnika? Będzie z nami po prostu chodził? Będzie walczył o wolność? No dobra. Okej. Jesteś najlepszy. Jesteś jednym z najlepszych, mój drogi bananku, więc wskaż nam, gdzie jest kolejny banan. No, jestem ciekaw, co ten bananek wymyślił. Ty, JJ, patrz! Drzwi u góry. Widzisz to? Ej! Faktycznie, ale... Jaka ej, kampa! Wcześniej. Jaka kampa, czekaj. Postaram się tam wejść. O! Uwaga! Jep! Jestem! I uwaga! Otwieram drzwi, czy ktoś tutaj będzie? Chcesz skoczyć? Ej, jak ci dobrze! Jest! Bananku! Co ty robisz w tym domku na drzewie? Jak ty żeś tutaj
w las. 200 IQ, słuchaj, chodź za mną, bananku. Okej, drogie bananki, słuchać mnie uważnie. Tylko jeden z was będzie mógł przedłużyć gatunek i wyjdzie stąd żywy. Więc przygotowałem dla was mini parkour. Musicie przeskoczyć tutaj, na ten krzak. Później następnie, po kolejnym i zatrzymać się na tej tutaj ramie. Nad drzwiami, widzicie? Bardzo proste, bananek z sierpem jako pierwszy. Let's go! Powiedziałabym, że banalne. O, 200 IQ, banalne. Okej, ładnie ci to idzie, Ło! No i tutaj finalny skok. Zostań, bo być może twojemu kumplowi też się noga powinie. No, let's go. Raz. Pięknie. Dwa. Antek Pierdynant niestety poległ na najłatwiejszym. Ty, mój drogi bananku, zostawiamy go, niech przedłuży dalej gatunek, czy go zjadamy? No wiesz, jeżeli go zjemy, to on nie będzie mógł się rozmnażać i później w przyszłości nie będziemy mieli co jeść, więc ja bym go zostawiła, żeby po prostu dbał o nasze żywienie. Okej. Okay. Łańcuch pokarmowy. Masz szczęście, Justyna obroniła cię, więc uciekaj. A my, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie wbić na kanał JJ-ki, bo tam też się pojawi taki fajny odcinek. Przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem FARAL w sklepie Fortnite. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!